Dzień dobry Państwu, z tej strony Gościwit Malinowski, podcast Interpretacje. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wspierają podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Buy Coffee 2 oraz tym wszystkim, którzy komentują, subskrybują i polubiają moje audycje. Snorri Sturluson urodził się około 1179 roku, a zmarł 23 września 1241. Był islandzkim możnym, wodzem, prawnikiem, politykiem, historykiem, pisarzem i skaldem. Uważany jest za autora Młodszej Eddy, która jest podręcznikiem poezji skaldycznej i kompendium wiedzy o mitologii nordyckiej, napisanym około 1220 roku oraz, co nas szczególnie interesuje, jest autorem Heimskringli, opisującej przede wszystkim królów Norwegii aż po rok 1177. Przypisuje mu się także czasem autorstwo sagi o Egilu z Skallagrimsonie. Snorri dwukrotnie pełnił funkcję Lögsögumadura na islandzkim Althingu, co było bardzo prestiżowym stanowiskiem w ówczesnym islandzkim społeczeństwie. Był to urząd tzw. Głosiciela Praw, wybieranego na 3-letnią kadencję. Do jego kompetencji należało komentowanie ustaw oraz recytowanie z pamięci całego zbioru praw na początku każdego posiedzenia Althingu, czyli islandzkiego parlamentu. Przebywał także dwukrotnie w Norwegii. W 1218 roku został mianowany Lendmadrem. Był to najwyższy tytuł w gwardii króla, przed tytułem jarla, mianowany przez króla Hakona IV Hakonsona i jego współregenta Skule Bordsona. Współdziałał Snorri w poddaniu Islandii pod panowanie Norwegii. Podczas drugiego pobytu w Norwegii w 1239 roku Skule mianował go jarlem Islandii. Snorri był silnie zaangażowany w politykę swoich czasów, co doprowadziło go do konfliktów, także został zabity w 1241 roku z powodu swojego udziału w buncie Skule Bordsona przeciw królowi norweskiemu Hakonowi IV. Heimskringla to zbiór sag spisany w Islandii około 1225 roku. Zbiór ten zawiera historię o królach norweskich, począwszy od legendarnej szwedzkiej dynastii Ynglingów, poprzez opisy historycznych norweskich władców, aż do czasu śmierci Eysteina Möyla w 1177 roku. Był on pretendentem do tronu królewskiego Norwegii. Heimskringla obejmuje 16 sag, z czego 15 jest właśnie o królach Norwegii, od Halfdana Czarnego po Magnusa Erlingssona. Cały zbiór sag został przełożony niedawno na język polski przez zespół tłumaczy, w skład którego weszli Renata Leśniakiewicz-Drzymała, Grzegorz Bartusiak, Remigiusz Gogosz oraz Anna Waśko i Jakub Morawiec. Dwoje ostatnich opracowało także całość podzieloną na 4 tomy. Stąd wszystkie przekłady, które będę cytował, będą autorstwa tego zespołu. To 4-tomikowe wydanie w polskim przekładzie, a więc w polskiej interpretacji, a nie edycji oryginalnego tekstu staroislandzkiego, jest niezbędne dla wszystkich, którzy interesują się epoką skandynawskich wikingów, a nie są w stanie czytać po islandzku. Trzeba tylko pamiętać, że każdy przekład nie jest źródłem, jest tylko interpretacją źródła, o czym sam boleśnie przekonałem się, polegając dla szybkości na przykładzie Kroniki Wielkopolskiej autorstwa Kazimierza Abgarowicza, który kazał Gotom, a nie Wkrzanom, tak jak jest w oryginale, udać się w drogę do Panonii. W przypadku polskiego tłumaczenia Heimskringli nazwiska takie jak Jakub Morawiec gwarantują, że będzie to dobra interpretacja, co nie znaczy, że nie można z nią w kilku miejscach zapolemizować. Heimskringla, krąg świata, to 2 pierwsze słowa otwierające sagę o Ynglingach, starożytnej dynastii rządzącej najpierw w Szwecji, później w Norwegii, wspominanej już w eposie Beowulf jako Skilfingowie. W tej audycji skupić się chcę właśnie na partii otwierającej tę sagę, czyli na opisie świata, takim jakim widział go Snorri Sturluson na początku XIII wieku. Czytamy w sadze o Ynglingach tak. Kraj świata, który zamieszkuje rodzaj ludzki, jest poprzecinany wieloma zatokami. Wielkie masy wody biegną z oceanu w głąb lądu. Wiadomo, że morze rozciąga się od Nørresundu aż do Jorsalalandu. Nervasund jest to cieśnina gibraltarska, a ta nazwa nordycka jest związana po prostu z określeniem Norvasund, tak jak angielskie narrow, czyli wąska cieśnina. Niemniej jest też alternatywne wytłumaczenie, które wskazuje, że Odyn nazywany był Norr, czyli ojciec nocy. I wtedy ta nazwa oznaczałaby po prostu cieśninę Odyna. Natomiast Jorsalaland to jest Jorsala, Jerusalem, Jerozolima, czyli ziemia święta w tym przypadku, kraj Jerozolimy. I dalej czytamy tak. Od morza ciągnie się na północny wschód wielka zatoka, która zwie się Svartahav. Svartahav, czyli czarna zatoka. To oczywiście jest Morze Czarne, które jest zatoką opisanego przed chwilą Wielkiego Morza Śródziemnego. Zatoka ta, czy też morze, dzieli ona świat na trzy części, znaczy morze. Wschodnia zwie się Azją, a zachodnia jedni zwą Europę, inni Eneą. Tutaj o dziwo trzy części mamy, a wymieniono stąd tylko dwie. Afryki nie ma w tym wykazie. Z północy aż po Svartahav rozciąga się Szwecja Wielka albo Zimna. Niektórzy twierdzą, że Szwecja Wielka nie jest mniejsza niż Serkland Wielki, inni porównują ją z Blalandem Wielkim. No i teraz zacznijmy od wytłumaczenia tych dwóch ostatnich nazw. Serkland niektórzy łączą z wyrazem serkl koszula, czyli kraj koszuli. Ale to jest oczywiście tylko taka ludowa etymologia. W rzeczywistości Serkland to jest kraj Saracenów, Sarakenoj po grecku, a akurat mieszkańcy Skandynawii bardziej byli obyci z greckim językiem niż z łacińskim Saraceni, ponieważ służyli w Gwardii Waryskiej w Konstantynopolu. A zatem Serkland to jest kraj Saracenów. Niekoniecznie Afryka Północna, równie dobrze może to być Kalifat Bagdacki, obszary świata muzułmańskiego właśnie w Azji, nad Morzem Kaspijskim, w Azji Centralnej, to wszystko jest Serkland, gdzie mieszkają muzułmanie. Natomiast Blaland Wielki, Blaland jest to kraj ludzi nie tyle czarnych, ile ludzi niebiesko-ciemnych bardzo, granatowych, których kolor skóry w tym przypadku nazywa się określeniem blar, co jest w tym przypadku bardziej zbliżone do blue angielskiego, chociaż bardzo ciemnego blue, podczas kiedy w tym przypadku czarny to jest swart, tak jak w przypadku nazwy Morza Czarnego, czy też Zatoki Czarnej, Svartahav. No i teraz czym jest Szwecja Wielka albo Szwecja Zimna? Svitjod hin Mikla lub też Svitjod hin Kalda. Otóż autorzy w przypisie podają, że to jest Scytia, ponieważ po łacinie nazywamy, określenie jest Scytia Magna, Wielka Scytia. Niemniej jednak tutaj wyraźnie napisane jest Svitjod, czyli Szwecja. I w tym przypadku chodzi o kraj, który dzisiaj nazywamy Rusią, ewentualnie starożytni nie nazwali tej nazwy, ale w średniowieczu ludzie nazywali to Rosją. Od ludu Ros, czy też Rus, który zamieszkiwał tę krainę, a który to lud Ros lub Rus pochodził po prostu ze Szwecji. Stąd to określenie oznacza, że są dwie Szwecje. Szwecja Mała, ta, która jest w Skandynawii, która jest kolebką Szwedów, i Szwecja Wielka lub też Zimna, tą, którą szwedcy Rusowie zajęli, podbili, utworzyli tam wielkie państwo, a zarazem stracili swoją skandynawskość, slawizując się i stając się ludźmi, którzy w końcu należą do kultury słowiańskiej. I tak opisuje dalej ten kraj. Północna część Szwecji pozostaje niezamieszkana z powodu mrozu i zimna, tak jak południowa część Blalandu jest opustoszała z powodu nadmiernego żaru słońca. Mamy tutaj dwa przeciwieństwa, zimno i upał. Szwecja jest zimna i niezamieszkała. Blaland, czyli kraj czarnych, czy właściwie granatowych ludzi, jest nadmiernie spalony słońcem, więc też jest niezamieszkały. I o to, że Szwecji tej nie chodzi o Szwecję skandynawską, tylko o Szwecję kontynentalną, o Wielką Szwecję, czyli o Ruś, świadczy następne zdanie. W Szwecji jest wiele różnych krain, ludów i języków. W Skandynawii oczywiście języki były tylko dwa. Język skandynawski i język sami, lapoński na północy. Natomiast tutaj na obszarze Szwecji Wielkiej, czyli Rusi, języków było mnóstwo. Języki uralskie, języki tureckie, języki nawet indoirańskie, oczywiście języki słowiańskie, języki bałtyjskie też, więc języków mnóstwo, do tego jeszcze język skandynawskich przybyszów. Żyją tam olbrzymy i karły, czarni ludzie i mnóstwo nadzwyczajnych plemion. Są tam także niezwykle wielkie zwierzęta i smoki. Z północy, z gór leżących, poza wszelkimi zamieszkanymi terenami, płynie przez Szwecję rzeka poprawnie zwana Tanais. Dawniej zwała się Tanakwisl albo Vanakwisl. Rzeka poprawnie zwana Tanais to jest rzeka Don. I tutaj Snorri jest osobą bardzo wykształconą erudycji klasycznej, zna łacinę, w związku z tym wie, jak ta rzeka nazywała się po grecku i po łacinie. Natomiast w tradycji skandynawskiej ma ona dwie nazwy. Tanakwisl lub Vanakwisl. Te nazwy są podobne, paralelne, brzmią niemal tak samo i jest to też typowe dla skandynawskiej poezji, czy może katalogów, wymienianie obok siebie nazw, które są bardzo podobne. Różni je dosyć istotna rzecz, mianowicie pierwsza litera. Tanakwisl jest jak Tanais, natomiast Vanakwisl na początku mamy V, co jest bardzo ważne, ponieważ będzie się wiązało z drugą kategorią bogów świata skandynawskiego, o której za chwilę będzie pisał Snorri. Rzeka ta łączy się z morzem w zatoce Svartahav. Zupełnie zgoda, w Morzu Azowskim. I dalej, ziemia, przez którą przepływa Vanakwisl, zwała się niegdyś Vanaland albo Vanaheim. Vanaland lub Vanaheim, czyli kraj Vanów, świat Vanów. Są to bogowie skandynawscy, którzy stanowią jedną grupę bogów, drugą grupę stanowią Asowie. Już możemy to uprzedzić, za chwilę będzie o nich mowa. I tak pisze dalej Snorri. Ta rzeka oddziela od siebie trzy części świata. Wschodnia zwie się Azją, a zachodnia Europą. Znów coś tu, powiedzmy sobie, nie gra. Trzy części świata, jak wedle podziału klasycznego, antycznego, a przychodzi do czego to są tylko dwie wymienione. Wschodnia Azja i zachodnia Europa. Oczywiście w tym przypadku całkiem sensownie, ponieważ rzeka Tanais, czyli Don, wedle przekonań antycznych oddzielała właśnie te dwa kontynenty. Na wschód od Tanakwisl w Azji było miejsce zwane Asalandem albo Asaheim, a główne miasto w tym kraju nazywano Asgardem. Czyli na wschód od rzeki Don w Azji jest Asaland, kraj Asów, Asaheim, ojczyzna Asów i główne miasto Asów Asgard. W mieście tym rządził Hovding, który zwał się Odyn. Było tam wspaniałe miejsce składania ofiar. Panował zwyczaj, że 12 świątynnych kapłanów cieszyło się najwyższą godnością. Sprawowali oni pieczę nad kultem i sądami nad ludnością. Nazywano ich bogami lub władcami. Cały lud miał im służyć i okazywać cześć. Odyn był wielkim wojownikiem, dużo podróżował i podbił wiele królestw. Był tak zwycięski, że wygrywał w każdej bitwie i stało się, iż jego ludzie uwierzyli, że może on ich obdarzyć zwycięstwem w każdym starciu. Kiedy wysyłał swych ludzi do walki albo z inną misją, miał zwyczaj kłaść im najpierw ręce na głowie i udzielać im błogosławieństwa, a oni wierzyli, że wówczas sprawy dobrze się ułożą. A jeśli zdarzyło się, że byli w niebezpieczeństwie, na morzu lub lądzie, wzywali jego imienia, sądząc, iż otrzymają dzięki temu pomoc. Uważali, że ich pomyślność zależy od niego. Odyn często wyruszał tak daleko, że spędza w podróży kilka lat. Mamy tutaj typowy euhemeryzm. Bogowie skandynawscy to byli po prostu kiedyś ludzie, a Odyn był wielkim wojownikiem, wielkim mędrcem, kimś, kto zarazem też działał psychologicznie na swoich ludzi, udzielając im niby błogosławieństwa. To jest oczywiście przykład łacińskiego błogosławieństwa, co ciekawe, jak podają tutaj autorzy przekładów przy pisie, słowo na biannak, na błogosławieństwo jest nieznane nordyckiego, ale niektórzy wywodzą to z iryjskiego biannacht, co ma pochodzić z łacińskiego benedictio. Czyli mamy tutaj pewnego rodzaju naśladowanie, czy też parodiowanie chrześcijańskiego zwyczaju błogosławieństwa. Oczywiście błogosławieństwo Odyna jest bezwartościowe w oczach Snorriego chrześcijanina, ale spełniało swoją rolę na tyle, że jego ludzie wierzyli, że ma to sens i to dawało im sił w podróży, czy też w boju. Mamy zatem opis kraju Asalandu, Asaheimu czy Asgardu, który zamieszkują Asowie. Kim byli Asowie? To możemy przeczytać w dalszym ciągu. Odyn miał dwóch braci. Jeden zwał się Ve, a drugi Vilir. Bracia ci rządzili królestwem wówczas, gdy on był nieobecny. Zdarzyło się pewnego razu, gdy Odyn wyruszył daleko i długo tam pozostawał, że Asowie stracili nadzieję na jego powrót. Wtedy jego bracia poczęli dzielić między siebie jego dziedzictwo, a żonę jego Frigg wzięli sobie obaj. Wkrótce potem wrócił jednak Odyn do domu i odebrał braciom swoją żonę. Odyn wyruszył z wojskiem na Vanów, właśnie tą drugą grupę bogów, którzy zamieszkiwali kraj obok, Vanaland czy też Vanaheim po drugiej stronie rzeki Donu. Asowie mieszkają w Azji, a Wanowie w Europie. Lecz Wanowie walczyli dobrze, bronili swojego kraju i obie strony zwyciężały na przemian. Każda z nich najechała ziemię drugiej i poczyniła szkody. Ale gdy obie strony poczuły się tym znużone, ustaliły między sobą warunki pojednania, uczyniły pokój i wymieniły zakładników. Vanowie wystawili swych najbardziej cenionych ludzi, Njorda Zamożnego i jego syna Freja. Asowie zaś w zamian tego, który nazywał się Henir, twierdząc, że nad wyraz nadaje się na holdinga. Był to mąż wysoki i bardzo przystojny. Z nim wysłali Asowie tego, który zwał się Mimir, człowieka bardzo bystrego, a w zamian zaś Vanowie wystawili najmądrzejszego z ich grona. Zwał się Kwasir. I dalej jest opis tego, jakich perypetii doszło w Vanaheimie. Gdy Henir przybył do Vanaheim, zaraz uczyniono go holdingiem, a Mimir we wszystkim mu doradzał. Lecz gdy Henir brał udział w tingach lub spotkaniach, a Mimira nie było w pobliżu, to gdy tylko przedkładano mu jakąś trudną sprawę, odpowiadał zawsze tak. Niech inni decydują, mają. Wówczas Vanowie zaczęli podejrzewać, że Asowie musieli ich oszukać podczas wymiany ludzi. Pochwycili tedy Mimira, obcięli mu głowę i posłali ją Asom. Odyn wziął głowę, nasmarował ją ziołami i obdarzył mocą za pomocą czarów. Także z nim rozmawiała i objawiała mu wiele ukrytych spraw. Njorda i Freja wyznaczył Odyn na kapłanów ofiarników i byli oni bogami wśród Asów. Córką Njorda była Freja, kapłanka ofiarniczka. Jako pierwsza nauczyła Asów magii Sejdr, która u Vanów była powszechna. Gdy Njord przebywał wśród Vanów, miał za żonę swoją siostrę, gdyż takie było tam prawo. Ich dziećmi byli Frej i Freja, lecz u Asów zabraniano współżycia z tak bliskim krewnym. I teraz wraca znów Snorri do opisu geograficznego, gdzie pisze tak. Potężny łańcuch górski biegnie z północnego wschodu na południowy zachód, oddzielając Szwecję Wielką od innych królestw. Ten łańcuch górski to są góry ripejskie, czy też góry rifejskie, które miały przecinać całą Sarmację kiedyś na pół i właśnie z nich wypływać miała rzeka Don. W nich miała mieć swoje źródła. Tymczasem tutaj ten łańcuch górski, którego identyfikacja jest dosyć trudna, ponieważ w Europie Wschodniej nie ma wysokich gór pomiędzy Karpatami a górami Ural. Więc tam można oczywiście góry rifejskie z jakimiś wzniesieniami próbować identyfikować, na przykład niektórzy identyfikują to wzniesieniami w Wałdaju, ale w rzeczywistości to wszystko jest absolutnie tutaj geografią mityczną. Te góry rifejskie po prostu panowało przekonanie, że rzeki wielkie, które wpadają do Morza Czarnego, muszą wypływać z gór, tak jak byli tam ludzie przyzwyczajeni nad basenem Morza Śródziemnego, a nie, że w rzeczywistości rzeki te wypływają z różnych wododziałów, nieraz wręcz terenów bagiennych. I dalej opisuje tak tę krainę, czyli Szwecję Wielką. Na południe od gór nie jest daleko do Tyrklandu, czyli do kraju Turków. I w tym przypadku, tak jak w przypadku Serklandu, to mam pytanie, gdzie jest dokładnie ten Tyrkland? Niektórzy twierdzą, że Turkland to jest po prostu Hazaria. No, Hazaria w czasach Snorriego to już była przeszłość, została zniszczona przez ruskiego księcia Świętosława. Natomiast Turkland, kraj Turków, to może być równie dobrze kraj położony w ogóle na południu obszaru zamieszkałego przez koczowników, czy sięgającego właściwie aż do Dunaju, wówczas tymi koczownikami byli połowcy. Kiedy Snorri pisze swoje dzieło, Mongołowie dopiero robią rozpoznanie tych ziem, kiedy będzie umierał w 1241 roku, wtedy Mongołowie zaczną właściwie podbój już Węgier, podbiwszy ziemię stepowe. No ale to Snorri tego nie odnotuje. No, w przypadku Tyrkland to może być to kraj stepu, ale może to być również obszar Azji Centralnej, która właśnie w X wieku została przez Turków przejęta z rąk irańskich, upadło wielkie dynastia Samanidów irańska, a po niej już nastały dynastie tureckie, a Turcy, zwłaszcza Turcy Oguzowie, z różnych rodów, z różnych dynastii, z Seldżukami na czele, no, stali się właściwie panami Azji, także można mówić o Azji jako o Serklandzie, kiedy była pod władaniem Arabów, a o Tyrklandzie, kiedy była pod władaniem Turków. I teraz tam miał Odyn rozległe włości. No, czy to w Tyrklandzie miał te włości, czy w górach. To tutaj możemy różnie to interpretować. W owym czasie wodzowie Rzymian podróżowali szeroko po świecie i podbijali wszystkie narody, a wielu Heimdingów uciekło ze swoich ziem przed ich napaścią. A ponieważ Odyn przewidywał przyszłość i był biegły w magii, wiedział, że jego potomkowie będą zamieszkiwali północną część świata. Wyznaczył tedy swych braci, Ve i Vilira, by rządzili Asgardem, podczas gdy on sam ruszył w drogę ze wszystkimi bogami i wieloma innymi ludźmi. Najpierw udał się na zachód do Gardariki. Gardariki to jest kraj grodów, królestwo grodów. I to jest inna nazwa, bardziej popularna w świecie skandynawskim niż Wielka Szwecja, nazwa Rusi, która była krajem grodów. Ewentualnie bierze się ta nazwa od kraju grodu jednego, a konkretnie Nowogrodu, który był tym pierwszym dużym miastem założonym przez skandynawskich Waregów i które to miasto było stolicą, matecznikiem ich panowania nad Europą Wschodnią, aż do momentu oczywiście, kiedy zajęli Kijów. Miasto lepiej umieszczone, niemniej Nowogród zawsze by miał znaczenie. A więc Gardaryki ruszyli na zachód, za rzekę Don na Ruś, a potem na południe do Sakslandu, czyli do kraju Sasów. No i teraz jest pytanie. Krajem Sasów określano generalnie rzecz biorąc Saksonię na kontynencie, a z czasem z Saksonii przesunęło się to nawet na całe Niemcy, czyli kraj Germanów kontynentalnych. Ale w tym przypadku może chodzić Snorriemu jednak o Saksonię, która była na wyspie Brytanii, gdzie Sasi dokonali inwazji tej wyspy w V wieku, zasiedlili i gdzie różni władcy sascy, ale także władcy pochodzenia anglijskiego czy angielskiego i judzkiego rządzili w królestwach Wessex, Sussex, Essex, Mercji, Kent, Northumbria i niektórzy z nich wywodzili swoje pochodzenie od właśnie Odyna. W związku z tym może tutaj Snorri jakoś daje aluzję do tego właśnie kraju, gdyż dalej pisze tak. Odyn miał wielu synów. Zdobył rozległe królestwo na terenie Sakslandu i wyznaczył swoich synów, by go strzegli. Więc w tym przypadku Saksland to raczej na pewno jest Brytania. Wówczas udał się na północ, w kierunku morza i obrał sobie siedzibę na pewnej wyspie. Miejsce to zwie się teraz Odinsej, na Fionii. Odinsej, czyli wyspa Odyna. I dalej opisane jest, jak Odyn będzie zdobywał Skandynawię, jak będzie z królem Gylfim dzielił się Szwecją, ale to już jest opowieść bardzo ciekawa, ale dzisiaj chcę się skoncentrować na jednym, na nazwie Asów, a mianowicie bogów, do których należał Odyn. Po nordycku w liczbie pojedynczej As, w liczbie mnogiej Esir, po staroangielsku w liczbie pojedynczej Os, w liczbie mnogiej Ese i te określenia, no, nie ma co ukrywać, bardzo mocno przypominają zamieszkujące obszar za Donem w Azji, na stepie, lud Alanów, który nazywał się Asami lub też Osami, to zależało to w jakiej wymowie było. Od Asów mamy na przykład dzisiejsze określenie węgierskiej krainy Jassak, czyli gdzie mieszkali Jasowie, A od Osów, tej wersji, gdzie A przemieniona jest w O, mamy nazwę Osetia, Osetyjczyków, nazwę używaną na wschodzie. A zatem jest pytanie, czy Asowie to byli Alanowie. Na taką tezę od razu gromko zaprotestują wszyscy etymolodzy germańscy oraz badacze germańskiej starożytności, mówiąc, że ta nazwa nie ma nic wspólnego z Asami. Ponieważ mamy poświadczoną w językach kontynentalnych zachodniogermańskich takie imiona jak Ansila, Ansgaj czy Ansham, które wskazują, że ta nazwa pierwotnie miała brzmieć Ans. Ansis to u Jordanesa jest też półlegendarny władca Gotów. Na to, że ta choroba miała brzmieć Ansis, wskazuje również rekonstrukcja dokonana z języka w języku protogermańskim, gdzie miało to brzmieć po prostu Ansus. Ansus jako forma wyjściowa, z której są później Asowie, Esir czy też Ese. Mogłoby tak oczywiście być. Jako przykład podaje się dwa starożytne, zachowane nazwy, a właściwie jedną nazwę, gdzie na inskrypcji rzymskiej znaleziono w mieście Tongeren w Belgii, w Limburgii, w dawnym kraju Tungrów, których utożsamia się powszechnie z Germanami, mamy wspomniane bóstwo, a właściwie boginię Wihansa. I to tłumaczy się jako bogini bitwy bardzo często. Natomiast na inskrypcji z Vimose, która jest takim właściwie pasem, sprzączką do pasa z napisem runicznym w duńskim Vimose, inskrypcji z około 200 roku, oczywiście naszej ery, wszystkie inskrypcje runiczne są z naszej ery, mamy zapisane Ansauvia, co tłumaczy się jako dedykuję to, czyli tą sprzączkę Asom, Esir, Ansau. Jest to pewnego rodzaju wytłumaczenie, może i nawet słuszne. Jedyną problemem może być to, że na imię bogini tu jest zapisane jako Wihansa, natomiast jeśli była to bogini miała inną nieco kobiecą formę, czyli Skandynawowie mieli feminatywy i feminatyw od Asów to była Asynia, pluralis liczby mnogiej Asyniur, ale w wschodniogermańskim też były feminatywy, przepraszam, zachodniogermańskim było to Asyni czy też Asinio, formy kobiece, boginie należące do rodu Asów. Czyli w tym przypadku Wihansa byłaby to nie bogini bitwy, tylko bóg bitwy, bo Wihansa nie ma tutaj żadnego formy feminatywu, a wręcz przeciwnie ma postać bezwzględnie męską. Jest to zatem pewnego rodzaju problem. Ale nie zważając na ten problem, badacze etymologii skandynawskiej słowo ansus, które ma oznaczać bogów, łączą z typowym derywatem od indoeuropejskiego H2-emsu, który ma mieć paralele w innych językach indoeuropejskich. I paralele podaje się trzy. Sanskryt, Asura. Język awestyjski, czyli indoirański, Ahura, Bóg albo Pan. I chetyckie Hashi, rodzić, poczynać. To ostatnie jest trochę wątpliwe, ale inaczej się podaje. Inni natomiast alternatywnie podają, że Esir pochodzi z germańskiego ans, który ma oznaczać belkę. I w ten sposób w staronordyckim as to miała być również największa, najmocniejsza belka podtrzymująca strop dachowy w domu. To drugie tłumaczenie jest dosyć osobliwe, natomiast pierwsze jest bardzo ciekawe, ponieważ tylko w dwóch grupach indoeuropejskich mamy wyraz związany z ansus, użyty na określenie bogów. W sanskrycie asura oraz w awestyjskim ahura. I co ciekawe, te dwie grupy bogów są w obu tych językowych rodzinach, czy też grupach całkowicie odmienne, nacechowane. Otóż w sanskrycie asura są to źli bogowie, przeciwieństwem nich są dobrzy bogowie, dewowie. Natomiast w awestyjskim i później w religii zoroastryjskiej odwrotnie. Ahura to jest Ahura Mazda, Bóg dobry, naczelny Bóg. Natomiast dewowie są to demony. Dokonała się jakaś rewolucja, jakaś przemiana religijna gdzieś tam daleko na stepie pomiędzy częścią ludności indoirańskiej, której jedna wierzyła dalej w Devów, natomiast druga Devów z jakiegoś powodu uznała za istoty przeklęte i zaczęła wierzyć w Asurów, i tych, którzy nie cieszyli się później dobrą opinią wedle tej drugiej społeczności. Czyli jakaś rewolucja religijna miała miejsce i teraz odprysk tej rewolucji trafić miałby do Germanów. Jest to rzecz ciekawa, ponieważ mieliby oni swoich bogów nazwać Asami i co ciekawe też mieć dwie grupy bogów walczące, wojujące ze sobą Asów i Vanów. Czy jest to jakiś paradygmat bardzo stary, bardzo jeszcze indoeuropejski, jeszcze sprzed wyodrębnienia się różnych grup językowych, wskazujący na to, że Indoeuropejczycy mogli wierzyć w dwie wojujące światy bogów, chociażby tak w sposób, można powiedzieć, że wierzyli Grecy, którzy opisują walkę bogów olimpijskich z tytanami. Przy czym u Greków bogowie olimpijscy są po prostu młodszym pokoleniem tytanów, a właściwie jednego tytana, Kronosa. I to jest też pewnego rodzaju schemat bardzo mocno śródziemnomorski, czy bliskowschodni, bo i w mitologii semickiej, mitologii mezopotamskiej też walczą między sobą różne pokolenia bogów. Natomiast tutaj mamy dwie różne grupy bogów walczących, Asów i Vanów. Walka oczywiście kończy się później pewnego rodzaju koegzystencją, ale napięcie między tymi grupami boskimi w świecie skandynawskim istnieje dalej. Czy też mamy tu do czynienia w przypadku Asów z rzeczą, którą niektórzy wskazują, że no właściwie może to i jest jakaś tam nazwa starodawna, ale niekoniecznie ma ona cokolwiek wspólnego z Asurami, Achurami. To jest właśnie od Belki. Bogowie są ważni, tak jak Belka. No i w tym przypadku Snorri, że umieszcza akurat Asów dokładnie na tym terenie, na którym zamieszkiwali Asowie, czyli Alanowie w średniowieczu, to jest to wynikiem tego, że Snorri jest świetnie wykształcony i wie, że ta kraina za Donem nazywa się Asja. W związku z tym Asowie to są Asjamen, czyli Azjaci. Jest to jakieś wytłumaczenie, tylko że zasadniczo rzecz biorąc, w erudycji klasycznej ludów germańskich, jeśli chodziło o jakiekolwiek połączenia z Azją, a były takie rodzaj koncepcje, to wywodzono je z Troi, ponieważ to był najbardziej znany mit grecki, który potem oczywiście w postaci opowiadanego w języku łacińskim trafiał do Germanów, był tam przerabiany, w związku z tym Trojanie są obecni w różny sposób w eposie germańskim epoki średniowiecza. Ale tutaj nie ma mowy o żadnych Trojanach, tylko Asowie zamieszkują drugą stronę rzeki granicznej między Azją a Europą. Zamieszkują po stronie azjatyckiej. Akurat przypadkiem się zdarza, że na tym miejscu mieszkają rzeczywiście Asowie, czyli Osetyjczycy, Jasowie, Alanowie. Mamy jeszcze pewien dodatkowy element, który wart jest zwrócenia. Otóż w mitologii nordyckiej występuje most zwany Bifrost. Również może być Bilirost. Płonący tęczowy most, który łączy Midgard, ziemię, z Asgardem, krainą bogów. Most ten jest poświęcony właśnie jako Bilrost w Eddzie poetyckiej, która została zebrana w XIII wieku, ale ze źródeł znacznie starszych, jako Bifrost w Eddzie prozaicznej, spisany właśnie przez Snorriego i pojawia się również w poezji skaldów. I zarówno Edda poetycka, jak i Edda prozaiczna nazywają ten most na przemian synonimicznie Asbru, czyli most Asów. I zgodnie z Eddą prozaiczną most ten kończy się w niebie, w Himinbjörg, rezydencji boga Heimdala, który strzeże go przed Jotnarami, olbrzymami. Przewidziano, że most zostanie zniszczony podczas Ragnaroku przez siły Muspela. Uczeni sugerowali, że most mógł pierwotnie reprezentować drogę mleczną i zauważyli podobieństwa między Bifrost a innym mostem w mitologii nordyckiej zwanym Gjallarbru. Natomiast w zoroastryzmie, w Aweście, pojawia nam się most Cinvat. Cinvato Peretum. Most sądu. Lub też, jak się to czasem tłumaczy, most w kształcie belki. No i tu ciekawa rzecz, że to określenie Belga było również jednym z prób wytłumaczenia etymologii nazwy Asów. Most ten zwany jest mostem sądu, mostem odpłaty. W religii zoroastryjskiej jest to most, który oddziela świat żywych od świata umarłych. Wszystkie dusze muszą przejść przez ten most po śmierci. Most jest strzeżony przez dwa psy o czterech oczach, opisany w Videvdat jako Spana Peshupana, dwa psy strzegące mostu. Wygląd mostu Chinvat zmienia się w zależności od aszy, czyli prawości człowieka, który na niego patrzy. Jak opisano w tekście zwanym jako Bundahirn, jeśli osoba była niegodziwa, most wydaje się być bardzo wąskim, a demon Chinnapahapasht wyłoni się i przeciągnie duszę tego niesprawiedliwego do drucz demana, domu kłamstwa, miejsca wiecznej kary i cierpienia, podobnego w swojej koncepcji do piekła, a może inaczej, to piekło w judaizmie czy w chrześcijaństwie jest właśnie wzorowane na zoroastryjskim drucz demana, domu kłamstwa. Jeśli jednak dana osoba miała w życiu wiele dobrych myśli, dobrych słów i dobrych uczynków, most będzie na tyle szeroki, aby można go było przekroczyć, a Daena, duch reprezentujący objawienie, pojawi się i poprowadzi duszę do Garo Demana, domu pieśni. Dusze, które z powodzeniem przekroczą most, jednoczą się z Ahura Mazdą w domu pieśni, czyli w raju, który też jest koncepcją zoroastryjską, ponieważ również w chrześcijańskim raju to, co dusze robią, to przebywają w towarzystwie Boga oraz śpiewają razem z chórami anielskimi. Śpiewają w Garo Demana, w domu pieśni. Często most Chinvat utożsamiany jest z tęczą lub drogą mleczną. Jednak niektórzy uczeni nie zgadzają się z taką interpretacją, powołując się na opisy mostu Chinvat jako prostego, skierowanego ku górze, a nie zakrzywionego, czy nie posiadającego tego łuku tęczy. No ale oczywiście to może być kwestia już różnych późniejszych wyobrażeń. Trzy bóstwa uważane są za strażników mostu Chinvat: Sraosha, sumienie, Mitra, przymierze i Rashnu, sprawiedliwość. Alternatywne nazwy tego mostu to Chinvat, Chinvat, Chinvar, Chinavat, a więc w miarę podobne. Jest to też przyjęte później w koncepcji islamskiej, które również islam zapożyczył sporo od zoroastryzmu, gdzie jest podobna koncepcja, że dusze przechodzą przez most As-Sirat. Opis tego mostu jest w Aweście, w starej wersji, w starszej Aweście, w Jaśnie, gdzie czytamy: jak pragniesz, o święty, tak też będziesz, święty, poprowadzisz swoją duszę przez most Chinvat, święty wejdziesz do nieba, będziesz intonować gatę Usztawaiti, recytując pieśń zbawienia. Jak również mamy opis tego w młodszej Aweście, w Vendidat, gdzie czytamy: o Stwórco świata materialnego, o święty, gdzie są przyznawane nagrody, gdzie odbywa się nagradzanie, gdzie spełnia się nagradzanie, dokąd ludzie przychodzą, aby otrzymać nagrodę, którą zdobyli dla swoich dusz podczas życia w świecie materialnym. Ahura Mazda odpowiedział: gdy człowiek umiera, gdy jego czas się kończy, wtedy niegodziwe, złe Deva odcinają mu wzrok. Trzeciej nocy, gdy pojawia się świt, rozjaśnia się, gdy Mitra, Bóg o pięknych broniach, dociera do szczęśliwych gór, a słońce wschodzi. Wtedy demon, zwany Wizaresza, o Spitamo Zaratustro, w kajdanach zabiera duszę niegodziwych czcicieli Deva, którzy żyją w grzechu. Dusza wkracza na drogę wyznaczoną przez czas, otwartą zarówno dla niegodziwych, jak i sprawiedliwych. Na początku mostu Chinvat, świętego mostu stworzonego przez Mazdę, proszą o nagrodę dla swoich duchów i dusz za dobra doczesne, które oddali tutaj na ziemi. Wtedy pojawia się piękna, dobrze ukształtowana, silna i dobrze zbudowana panna, z psami po swoich bokach, zdolna do rozróżniania, mająca wiele dzieci, szczęśliwa i o wielkim rozumie. Prowadzi duszę sprawiedliwego ponad Hara Berezaiti, ponad mostem Chinvat, umieszcza ją w obecności samych niebiańskich bogów. Tyle Awesta. Mamy zatem bardzo podobny opis mostu. Oczywiście most ma inne przeznaczenie. W Aweście nie ma Ragnaroku, ale podobieństwo do drogi mlecznej, skojarzenie z tęczą oraz z mostem, który prowadzić ma ze świata ludzi do świata, no właśnie, i teraz świata asów, świata bogów, czy też w tym przypadku prowadzić może i do raju, i do piekła, zależnie od tego, jak zadecydują bogowie związani z ludzkimi uczynkami, czy właściwie jak zdecyduje Ahura Mazda, ponieważ w przypadku zoroastryzmu możemy mówić raczej o religii bardzo mocno nacechowanej monoteistycznie, ale z udziałem pewnego rodzaju niższych bytów niż Ahura Mazda, które są bytami duchowymi, też nieraz jako nazywanymi bogami. I jest rzecz bardzo ciekawa też w skandynawskich opisach, a mianowicie w Eddzie prozaicznej mamy w rozdziale 15 Gylfaginning takie to stwierdzenie. Tak Wysoki mówi, że Bifrost nazywany jest także Asbru i że każdego dnia bogowie jeżdżą po nim swoimi końmi, z wyjątkiem Tora, który brodzi przez wrzące wody rzeki Körmt i Örmt, aby dotrzeć do Urdarbrunr, świętej studni, gdzie bogowie odbywają sądy. Jako odniesienie Tak Wysoki cytuje dwie strofy z Grimnismal, które wspominają most. Gangleri pyta, czy ogień pali się nad Bifrost. Wysoki mówi, że czerwień mostu to płonący ogień i bez niego jotunowie lodu i jotunowie górscy weszliby do nieba, gdyby każdy, kto chciał, mógł przekroczyć Bifrost. Wysoki dodaje, w niebie jest wiele pięknych miejsc i że wszędzie wokół nich jest boska ochrona. A zatem ten most również służy wchodzeniu do nieba i powstrzymuje przed wejściem niegodziwych. No tutaj niegodziwi są nie tyle ci, którzy popełniali złe uczynki, ile Aumas niegodziwi są olbrzymi jotunowie lodu czy też górscy, którym bogowie zabraniają wstępu do Asheimu, Asgardu. W związku z tym mamy bardzo ciekawe podobieństwa i paralele pomiędzy nazwą Asów oraz Alanów, Asów. Mamy też paralele religijne pomiędzy bóstwami nazwanymi Asami, którzy mają być związani z Asurami, a rzeczywiście religią zoroastryjską, która Asurów, Ahurów, czy głównego Ahura Mazdę uznaje za główne bóstwo. I do tego jeszcze mamy most, który prowadzić ma pomiędzy dwoma światami. Oczywiście można powiedzieć, że ten most to jest taka paralela do drzewa kosmicznego, które łączy nam różne sfery Ziemi, no ale jednak nie ma tu mowy o drzewie. Drzewo akurat mitologia skandynawska bardzo dobrze zna, jako drzewo Yggdrasil. Tu jest mowa o czymś specjalnym, specyficznym, o moście Bifrost, moście między Ziemią a niebem, między Ziemią a światem bogów. Podczas kiedy drugi most, Gjallabru, jest mostem w drugą stronę, między ziemią a podziemiem, światem zmarłych. Jak objaśnić tą opisaną u Snorriego migrację Asów z Azji? Niektórzy badacze poprzestają na takim wzruszeniu ramionami, że Snorri był dobrze ukształconym człowiekiem, wiedział, że były dwa kontynenty, Europa i Azja, w związku z tym Asowie to są Asjamen, ludzie z Azji, bo mu się tak skojarzyła nazwa Azji z Asami. I to wszystko. Jest to często spotykane wśród skandynawistów, tych, którzy nie chcą patrzeć w ogóle na inne relacje, a tylko wewnętrznie analizują to, co jest napisane w samych sagach, tylko że w tych sagach może być dużo coś więcej. Stąd też niektórzy badacze mówią, że nie jest to tylko taka zwykła podobieństwo nazw, ale że jest to wspomnienie o migracji Gotów. Bo gdzież Goci mieszkali u schyłku starożytności? Mieszkali dokładnie nad Morzem Czarnym. Nad Morzem Czarnym może też docierali nie za Don, i to jest rzecz ciekawa, tylko mieszkali do Donu, bo za Donem nieustannie mieszkali Alanowie. W związku z tym, jeśli Goci odbyli wędrówkę później na zachód, wedle tej tradycji mieliby dotrzeć do Skandynawii oraz na Wyspy Brytyjskie, a nie tam, gdzie byli w rzeczywistości, czyli do Italii czy też do Hiszpanii. Czyli ta wędrówka Gotów jest tutaj, może być pewnego rodzaju tylko schematem, natomiast Asowie jednak Gotami nie są. Nie można ich w żaden sposób z Gotami utożsamić. Może zatem jest sprawa jeszcze głębiej ukryta, niekoniecznie w kwestii tej, że Asowie są Gotami, ale może po prostu Asowie, którzy podbijają Szwecję, są Asami, czyli są Alanami. Można by było na takie stwierdzenie wzruszyć ramionami, że cóż to za opowieści. Wiemy dokładnie, gdzie Asowie czy też Alanowie wędrowali. Znamy dokładnie ich szlak na zachód, szlak, który prowadził ich przez Ren, przez Galię, przez Hiszpanię, aż do Afryki. Wiemy, że niektórzy z nich pozostali dalej w swoim kraju. I tu, co ciekawe, Odyn, wyruszając na zachód, pozostawia swoich braci w Asalandzie, czyli pozostawia ich za Donem, pozostawia ich w kraju Alanów, tak inaczej byśmy powiedzieli. Więc to by się nam mogło zgadzać, ale ta Szwecja. I tu jest rzecz bardzo ciekawa, którą pozwolę sobie poruszyć w kolejnych audycjach, a mianowicie istnieją bardzo duże poszlaki wskazujące na to, że Skandynawia została podbita w epoce wędrówek ludów przez Hunów. Jest na to bardzo wiele dowodów, zarówno dowodów rzeczowych, jak i dowodów w literaturze, tylko oczywiście literaturę to należy odpowiednio zinterpretować. Nie w takim duchu, że odrzucamy wszystko, co może do świata germańskiego wnieść elementy niegermańskie. I na temat władania Hunów nad Szwecją jest już całkiem sporo prac, które pozwolę sobie w najbliższym czasie też przedstawić. I w tej sytuacji Asowie mogli być wspomnieniem tego okresu, który poprzedza okres Wendel, a okres Wendel tym się charakteryzuje w Szwecji, że jest nagle niezwykła wysyp jeźdźców oraz kawaleria zaczyna odgrywać wielką rolę, co jest pewnego rodzaju rzeczą zaskakującą dla Skandynawii, gdzie w późniejszej epoce Wikingów znów ludzie walczą absolutnie tylko i wyłącznie pieszo. I mamy ten wątek religijny, bardzo ciekawy, znów trudny do wytłumaczenia, bo jeśli uznamy, że te wszystkie opowieści o Asach, jako Alanach i najeździe Hunów na Szwecję są, nawet jeśli prawdziwe, to bardzo mocno przesadzone, a może do końca nie są prawdziwe, może są elementem jakiejś tylko tradycji mitycznej, wyobrażeń, może po prostu wydawało się Szwedom czy też mieszkańcom Skandynawii, jak może wyglądać najazd Hunów. A może są to po prostu ci, którzy do Skandynawii wrócili, jak Herulowie, którzy przynieśli do niej pamięć o tym, że ich kraj, będąc jeszcze na kontynencie, był najeżdżany przez Hunów i to zostało zaakceptowane przez skandynawską pamięć zbiorową i włączono to jako opis najazdu Hunów na Skandynawię. Jeśli to wszystko odrzucimy, to pozostaje drugi element. Uwierzymy wtedy w to, że Asowie to są germańscy Ansu, że byli poświadczeni dużo wcześniej niż jakikolwiek kontakt Gotów z Sarmatami miał miejsce na stepie około 200 roku naszej ery. Tylko wtedy pojawia się jeszcze jeden problem. Otóż paralelą do Asów są Asurowie, bóstwa irańskie, znane również Achurowie, znane również z mitologii indyjskiej, jako Asurowie, nigdzie indziej nie występujące. W związku z tym musimy przeciągnąć jakąś linię, która łączyłaby nam starożytne ludy indo-irańskie, jeszcze zanim one weszły na obszar obecnie zamieszkały, czyli Indie, Iran, jeszcze przebywające na stepie, co jest szczególnie istotne w przypadku Indów, którzy później z tego stepu zniknęli zupełnie, gdzie tego rodzaju podział na dwie różne grupy bóstw funkcjonował. Przyciągnąć jakieś paralele między nimi a światem germańskim, czy światem, generalnie rzecz biorąc, Skandynawii. Może trzeba by było poszukać jakichś pośredników pomiędzy Germanami, a pomiędzy światem irańskim, którzy mogliby te elementy przekazać, ewentualnie bardzo stary, jeszcze blisko epoki protoindoeuropejskiej. Na pośrodku między światem irańskim a światem germańskim są właściwie tylko dwa pewne ludy, Słowianie i Bałtowie. Oraz oczywiście cały szereg ludów, których tu się domyślamy, takich jak ludność wenecka, ludność lugijska, Belgowie, no i oczywiście Celtowie, tylko że u nich śladu za bardzo nie ma po tym, żeby byli tam jacyś Asowie. W związku z tym stajemy przed pewną zagadką, czym jest Asgard. Zagadką, która wbrew pozorom może być łatwo rozwiązana, tylko musimy wyjść poza stricte świat germańskich etymologii, germańskich skojarzeń. Uznać, że starożytni Germanie wbrew pozorom chłonęli ze świata różne rzeczy, chłonęli tak samo jak i inne ludy. Nie byli odosobnionym, czystym, nordyckim regionem, który żył sam sobie dla siebie bez kontaktu z innymi. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają audycję, podcast, interpretację w serwisach Patronite i Buy Coffee Tool.